Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Dzisiaj mam dla Was film z 8 sposobami na lepszą kontrolę poziomu cukru. Jak zaraz zobaczycie, nie będą to wcale jakieś wielkie i trudne do wprowadzenia zmiany. Będą to raczej proste wskazówki, jak zrobić małe zmiany, które po wprowadzeniu większej ich ilości mogą dać nam naprawdę duży efekt w myśl hasła mała zmiana, duży efekt. Niektóre z tych porad pokażę Wam na swoim poziomie cukru, żebyście mi uwierzyli, że to nie są jakieś rady z podręcznika, tylko po prostu z życia, jako że ja sam mam cukrzycę. Zapraszam serdecznie. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodzę. Czekaj z jedzeniem. Pierwszy sposób dotyczy każdej osoby, w której terapii występuje insulina okołoposiłkowa, czyli niemal u każdej osoby z cukrzycą typu pierwszego. Sposób jest niezwykle prosty i bardzo skuteczny. Chodzi o to, żeby pomiędzy podaniem insuliny a rozpoczęciem posiłku odczekać około 15-20 minut. Ma to na celu danie czasu insulinie, aby zaczęła działać, zanim zacznie nam się wchłaniać zjedzony posiłek. Ja to przetestowałem, żeby pokazać Wam, jak to działa w praktyce. Zjadłem białkowy omlet owsiany z bananem i masłem orzechowym. To jest posiłek, który nie ma zbyt niskiego indeksu glikemicznego, no i właśnie dlatego, zanim zacząłem go jeść, odczekałem 15 minut po podaniu insuliny. No i tak wyglądał mój wykres. Zaczynałem z cukrem około 130. Kiedy zacząłem jeść, cukier był w okolicach 100 i jeszcze trochę spadał. Potem oczywiście wzrósł jak to po posiłku, ale jak widzicie, niezbyt mocno. Korzystaj ze skrobi opornej. Ten sposób dotyczy już każdego typu cukrzycy oraz osób, które nawet cukrzycy nie mają. Nasze organizmy działają jednak podobnie. Chodzi o korzystanie ze skrobi opornej. Zwykła skrobia to jest cukier złożony, który występuje w takich produktach jak ziemniaki, ryż czy kasza. Jeżeli je ugotujemy, to produkty te stają się zdatne do spożycia. Skrobia, która w nich jest, będzie mogła być po prostu przyswajana przez nasze organizmy. Skrobia ma jednak to do siebie, że szczególnie, wiecie, w większej ilości może mocno wpływać na nasz poziom cukru. To, co możemy zrobić, to schłodzić ugotowane produkty skrobiowe, dać im czas, na przykład całą noc i odgrzać je przed jedzeniem. Podczas chłodzenia część skrobi zamieni się w skrobię oporną, która poziomu cukru nie będzie nam podnosiła, tak jak zwykła skrobia. Dzięki temu poziom cukru i insuliny podniesie nam się mniej, a jeśli sami podajemy sobie insulinę do posiłku jak ja, no to możemy potrzebować jej mniej, a także możemy spodziewać się niższego wzrostu poziomu cukru, no bo obecność skrobi opornej obniża indeks glikemiczny całego posiłku. Jadłeś? Nie siedź. Jedną z gorszych rzeczy, jakie możemy zrobić zaraz po jedzeniu, to jest siedzenie w miejscu i nic nie robienie. Pokażę Wam to na przykładzie mojego cukru po śniadaniu. Zjadłem śniadanie z dość dużą ilością białka i tłuszczu i niewielką ilością węglowodanów. Normalnie po takim śniadaniu miałbym raczej płaski wykres poziomu cukru, ale na potrzeby tego eksperymentu tym razem przesiedziałem pierwszą godzinę od jedzenia na kanapie. Efekt widzicie teraz na moim wykresie. Wzrost cukru był niemal pionowy. Polecam Wam pamiętać o tym przede wszystkim rano, kiedy u większości z nas jest największy opór na insulinę i takie rzeczy mogą się dziać. Ta zasada dotyczy każdej osoby z każdym typem cukrzycy. Nawet jeśli nie monitorujecie poziomu cukru tak jak ja, no to w Waszych organizmach mogą dziać się właśnie takie, wiecie, roller coastery. I to jest dla naszych organizmów szkodliwe. Czujemy się przez to gorzej, no i ten poziom cukru jest po prostu wysoki, insulina wysoka i tak dalej. Nie o to chodzi. Cukier po wysiłku. Kolejna wskazówka nie ma związku z samym jedzeniem, ale na poziom cukru po jedzeniu ma wpływ ogromny. No a przecież o to powinno nam chodzić. O tym, że cukrzyk powinien się ruszać, mówi każdy, w tym ja. No ja wiem, że to brzmi strasznie banalnie, ale powiem Wam jako praktyk, jako diabetyk. Aktywność fizyczna poprawia poziom cukru i to bardzo mocno w każdym typie cukrzycy. Ja udowodnię Wam to moim poziomem cukru, a w zasadzie poziomem insuliny.
Wyobraźcie sobie, że ja kiedy przychodzę na obiad zaraz po treningu na siłowni, no to potrafię podać sobie nawet o połowę mniej insuliny niż podaję sobie w dni bez treningu i osiągam ten sam poziom cukru. Jak to możliwe? Aktywność fizyczna sprawia, że komórki naszych organizmów są bardziej wrażliwe na działanie insuliny. To skutkuje tym, że osoby, które insulinę wydzielają, czyli zdrowe osoby oraz większość osób z cukrzycą typu drugiego, potrzebują mniejszej ilości insuliny i nawet o tym nie wiedzą. A osoby, które same podają insulinę, tak jak ja, widzą, że zapotrzebowanie się zmniejsza. Teraz na tym zrzucie ekranu widzicie, jak wyglądał mój cukier i to nie było bezpośrednio po treningu na siłowni, tylko to było po prostu po zakupach. Przyszedłem do domu dźwigając jakieś torby z Biedronki, no i zaraz po tym zjadłem kolację, podałem sobie insulinę i tutaj widzicie efekt działania tej insuliny, był on po prostu bardziej gwałtowny niż zwykle. Skończyło się to akurat w tym przypadku tak troszeczkę słabo, bo po prostu wpadłem w lekką hipoglikemię i musiałem sobie ten cukier szybko podnieść, ale jak widzicie, potem ten cukier nadal spadał, no i finalnie znowu miałem lekką hipoglikemię. Tak działa właśnie wysiłek fizyczny i insulina. To jest niezwykle ważne, bo przeinsulinowanie w typie pierwszym jest mocno szkodliwe, tak samo jak insulinooporność w typie drugim czy u osób bez cukrzycy. Aktywność fizyczna to jest jeden z kluczy do wyjścia z błędnego koła insulinooporności. Zmiana proporcji makroskładników. Do głównych makroskładników wpływających na nasz poziom cukru należą węglowodany, białko i tłuszcz. Ich proporcje w naszym posiłku mogą mieć ogromny wpływ na nasz poziom cukru. Nie ma zbyt wielu produktów, które mają w składzie tylko węglowodany, albo tylko tłuszcz, albo tylko białko. Większość jest takim, wiecie, miksem różnych makroskładników. Naszą rolą jest odpowiednie balansowanie i komponowanie posiłków, żeby indeks glikemiczny całego posiłku nie był zbyt wysoki. Przykład możecie zobaczyć w jednym z moich ostatnich filmów z przepisem na deser. Są tam różne produkty, źródła tłuszczu, białka i węglowodanów, ale zmieszane są ze sobą w taki sposób, że finalnie dają nam przepis, w tym przypadku deser, który ma jednak indeks glikemiczny dość niski. Największy wpływ na poziom cukru mają kolejno węglowodany, potem białko i na końcu tłuszcz. Porada jest zatem taka, że jeśli jesz zbyt dużo węglowodanów, czyli w Twojej diecie króluje chleb, bułki, ziemniaki, makaron czy ryż, to przede wszystkim zastanów się, czy nie jesz ich po prostu zbyt wiele. No bo większość osób, umówmy się, je za dużo. Jeśli zdecydujesz się na ich ograniczenie, to zastąp je odpowiednią ilością źródeł białka i tłuszczu. Mówiąc odpowiednią ilością, mam na myśli tę samą liczbę kilokalorii, co wyeliminowana po ucięciu węglowodanów. Jako takie źródła białka i tłuszczu, które naprawdę łatwo jest dołączyć do naszej diety, są orzechy, no bo to głównie tłuszcz i białko, oleje jak oliwa z oliwek czy pestek dyni itd., to oczywiście tłuszcze. Mięso, ryby czy owoce morza to świetne źródła przede wszystkim białka. Nie zapominajmy też o na przykład naturalnym skyrze, bo to na przykład jest dobre źródło białka. Najpierw warzywa. Kolejny sposób na niższy cukier po jedzeniu jest taki, aby przed zjedzeniem właściwego posiłku zjeść starter zawierający warzywa, które mają mało węglowodanów. Wiadomo, że w większości posiłków warzywa są, ale jeśli zmienimy kolejność jedzenia i faktycznie najpierw zjemy osobno sałatkę, a potem dopiero resztę posiłku, to możemy zobaczyć różnicę w poziomie cukru po jedzeniu. Zobaczcie, jak mała jest ta zmiana, to jest tylko inna kolejność. Tak samo możecie podejść do jedzenia w posiłku najpierw źródeł tłuszczu, białka, a dopiero potem węglowodanów. Zmieniaj igły i wkłucia. Teraz będzie rada dla każdej osoby, która leczy się insuliną. Zarówno tych, którzy są na penach, jak i tych na pompach. Chodzi o to, że zmiana igły w penie, a także zestawu infuzyjnego w pompie jest niezwykle ważna. Igły w penach powinno się zmieniać po każdym podaniu insuliny, a zestawy infuzyjne co 2 albo maksymalnie co 3 dni. Są badania, które podlinkuję Wam w opisie filmu, które pokazują bardzo wyraźnie, że im dłużej nosimy jedno wkłucie, tym gorszy będziemy mieli poziom cukru. Optymalny czas to jest 48 godzin. Szkoda, że refundacja obejmuje tylko 10 wkłuć na miesiąc.
Podobnie będzie przy igłach. Korzystanie długo z tej samej wpłynie negatywnie na podanie insuliny i w związku z tym możemy mieć po prostu częściej zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Niby detal, ale jak pokazują badania, wpływ na poziom cukru może mieć ogromny. Wysiłek działa długo. O wysiłku fizycznym już Wam mówiłem. Wpływ na poziom cukru i zapotrzebowanie na insulinę może mieć nawet natychmiastowy. To jednak nie są wszystkie zalety aktywności fizycznej. Wyższa wrażliwość na insulinę może po wysiłku utrzymać się nawet przez kolejne 2 doby. Ja to idealnie widzę po treningu w nocy. Zobaczcie sami, jak bardzo mam stabilny poziom cukru, kiedy śpię po dniu właśnie z treningiem. Pewnie wielu z Was znało już te sposoby. Ciekawe, kto z Was znał wszystkie. Wiem jednak, że jedno to jest znajomość, a drugie to stosowanie tego na co dzień. Specjalnie wybrałem takie porady, które jest naprawdę łatwo wprowadzić do swoich codziennych nawyków związanych ze zdrowiem. Moi drodzy, możecie napisać w komentarzu, który sposób jest dla Was nowy, no i który oczywiście zamierzacie wypróbować na swoim poziomie cukru, do czego Was bardzo mocno zachęcam. Możecie też zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Cześć!